Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmers Life. Dzisiaj mgliście jest, także. Dobra, mamy przy sobie wędkę, bo mieliśmy iść tam połowić sobie coś tam. Ale jeszcze nie pójdziemy. Bo bimber nie wstawiłem. Ile ja mam tu zacierów? Raz, dwa. 3, 4. Dobra, to jeszcze tak zrobimy. Do Tadeusza, do Helenki. Październik. Dzień dobry. Chciałbym od ciebie kupić zacierki i butelki. Czy już są jabłka? Mam, o to jest pytanie. Czy są już jabłuszka? Czy nie ma dzisiaj jabłuszek? Nie widać. No na jesień, a październik to nie jesień? Halo? Co ty gadasz? Dobra. O, tutaj musimy odpalić. Odpalić maszynerię. Czyli jeszcze 8 potrzebujemy. Bo ostatnio zaniedbałem moje bimbrownice. 12, tak. Tutaj wody pewnie braknie. Ale zaraz dolejemy wody. Dolejemy wody i... tak. Muszę dokupić jeszcze tych kur, bo chyba nie mam jeszcze 50, a nie wiem. Albo dobra, zobaczę, może się rozmnożą jakoś. Jeszcze mamy trochę czasu, także... że się nie pali z tym. Chyba, że one mi wcześniej zdechną. Trzeba zobaczyć właśnie, czy... któraś tam nie ma zamiaru paść. Dobra, jeszcze jedno wiaderko. Tutaj. To zostawiamy. Jak to moje kurczaki? Ale tu łajna jest. O, łocie, panie. Ponoć są większe widły, tam jeden kolega pisał w komentarzu. Ja muszę to zobaczyć, bo... kurde, aż zdziwiony jestem, że są większe widły. Zobaczymy. Ten znowu tu waruje przy tym boksie. O, tego już nie wezmę. Dobra. Zdrowieje po porodzie. Dobra. Klacz. Tu jest klacz. Tu jest oczywiście byczek. A gdzie jest? O, panie, to byk był jednak. Dobra, czyli jeden byk jest na sprzedaż. Upasienie. Upasienie. Po co mi dwa byki? Ja myślałem, że to będzie krowa, a to byk. No to lipa. Dobra.
ogarnięte. Tu ogarnięte, tu ogarnięte. Tutaj ile tam jest tego? Tu jeszcze 700 zostało, a tutaj brakło paliwa, jak się domyślam. No, raczej na pewno. To dorzucimy, niech tam jeszcze ciśnie się to. Tutaj jeszcze mam 36, to mogę to wziąć. Wejdzie. Wejdzie. Dobra. Niech to się robi. A my pójdziemy jeszcze. Tutaj miałem tą trawę pozbierać. Nie wiem, ile mi tu wejdzie do tego. Raczej nie za wiele. Ale coś zbiorę może. Dobra, i ten silnik też weźmiemy. Wstawimy go do stodoły. I wtedy pójdziemy sobie popływać jeszcze. Zobaczymy, może się coś wyłowi, jakiś skarb. Byłoby miło. Oj, 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 oj. Przejdziesz tutaj? Dobra. No. Nie wejdzie więcej. Dobra. Udało się. Idziemy na targ, bo chcę zobaczyć te widły. I zobaczmy nasz zarobek. Gdzie to było? Mapa. Pozwolenia. Wydajność 900. Łączny zarobek. Ze wszystkich farm 114. O. Tu jest ziemniak, tu jest ziemniak. Tu jest ziemniak, czyli jest dobrze. Nasycenie rynku. No powiedzmy, że coś tam się rusza. Heniu, walka? Nie. Dobra, Jan, ty jesteś Jan? To jest Filip. Ty nie masz wideo. Który to jest Jan? Ty jesteś. Większe widły. No rzeczywiście są. Ja cięż nie kręcę. Tu są widły, a tu większe widły. No dobra, to sobie kupię te widły. No. A ty ponoć skupujesz białe skóry. Ktoś mi tak mówił, ale to sprawdzimy jeszcze. Dobra, idziemy na brzeg rzeki. Idziemy na brzeg. Odpalamy furmankę.
A, zapomniałem, że tu nie wolno, nie można skakać. Czy są beczki? Są beczki. To najpierw oczywiście beczułki, a później łowionko. Dwie beczki, tam nie widzę, chociaż może będzie. Ale zbierzemy te dwie na razie. I zamoczymy kija. Granaty i czekoladka. Trzy skrzynki są nawet. Tam widzę kolejną. Bardziej beczkę niż skrzynkę. Kolejne czekolady. Kolejne czekolady. Kurde, 30 czekolad. Trzy kapelusze. Skąd ja to mam? Stąd? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. Kaziu, proszę skarb jakiś mi tu znaleźć. Wyłowić. Coś chyciło. Ale to ryba pewnie. Tak. Wolałbym... Worek jakiś. No to też będzie ryba. Dwa miętuski. Kolejna ryba. To był sum? Sum, no. O kurde, nie wziąłem mu nic do picia. Możesz pić śmiało stąd, bo to nie jest słona chyba. No niestety same ryby, jak na razie. Ciekawe, czy ja w ogóle tu wyłapię to, czego szukam. Potwór, a nie ryba.
za blisko jestem. Chociaż wygląda na worek teraz. No. Mamy pierwszy woreczek dzisiaj, proszę państwa. I co będzie? No nie, no same pierdoły jakieś. Nie ma obrączki. Nie ma obrączki, czy tam, co tam... Co tam potrzeba wyłowić z jeziora. No niestety. Kurde, co tu taka... Tak ciemno. Sztorm się zbliża chyba. Dobra, połowimy tak do tej pory, żeby jeszcze sklepy były otwarte. To posprzedajemy co nieco. O, kolejny worek. Co tym razem? Motyka. No nie, no to nie jest to, co mnie interesuje. Kaziu, postaraj się. Świata nie widać, no. A, tym razem ryba. No i nie ma miejsca już, kurde, 57 kilo, no. Ach. Teraz gdzie tu, kurde, jest przystań? Gdzieś tam chyba. Zaraz się napijesz, poczekaj. Ej, serio, nic nie widzę, no. Dobra, stój. Zaraz wpłyniesz jakieś kamienie i znowu będę. Jak za dużo niesiesz? A ty masz piwko. Się napij. Nie ma, a to może zjeść? Może. Czekoladę se zjedz jedną. Energię mu dała czekolada. O, cie panie. Za dużo niesie. Dobra, teraz. Dawaj do targu. Bele, bele, tak. Masz tutaj te rybki, ci sprzedam. A jeszcze, jeszcze. Ach. Dobra. Temu tutaj możemy opchnąć młotek, motykę. A tego niech skupujesz, dobra.
Zosiu, masz tutaj te czekoladki. Paliwo to nie, papierosy ci mogę sprzedać. No i nic więcej ci nie sprzedam. Granaty. W sumie te granaty też ci mogę sprzedać. Dobra. Trochę się miejsca zwolniło, także możemy wrócić tam. Jeszcze trochę mamy czasu. 2 godzinki. Teraz tą łódkę znaleźć. Gdzieś, o, w końcu się trochę pogoda zmieniła, chociaż nie wiadomo, jak będzie na łodzie. Prawie trafiłem, no. Tutaj jest pole minowe, żebym jeszcze w minę gdzieś nie wlazł. Dawaj, Kaziu, zanurkuj. O, ale piękne dno widać, no. Dobra, cała wstecz. Ustawimy się dziobem. Prosto tam, żebyś trafił. I jeszcze parę zarzuceń wykonamy. Kolejna buteleczka gotowa. No. Ach, pewnie ryba. Kolejny potwór złapany. Szczupak. 4 kapelusze do sprzedania. Cudowna szpryca. Dobra, coś idzie. Ryba. Kolejna rybka. Ciekawe, czy to w tym miejscu można wyłowić ten pierścionek, czy nie? Czy jest jakieś specjalne miejsce, czy to jest losowe? Czy to w ogóle tutaj jest? Dobra, ciemno się robi. No i niestety rybka. Szybki i zwinny, ale za mało sprytny, aby ominąć przynętę na haczyku. Walczyła dzielnie, ale i tak wyląduje na talerzu.
Mały coś ten okaz. Ojca podobno wciągnął do wody jakiś sum. Ciekawe. Same ryby, niestety. Trzeba będzie chyba popłynąć tam w drugą stronę. To też ryba pościągnął. Ciągnie w bok. Kazimierz łowiący pięknym podczas zachodu słońca. No, może jakiś woreczek się trafi w końcu? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Ostatni raz chyba. 50 kilo. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, nie było dzisiaj szczęścia, niestety nie udało się. Także płyniemy do brzegu. Jakie jesteś? O kurde. To bierz te ryby jeszcze. No i go. No i okej. Okay. To 14 łączny zarobek ze wszystkich farm. No, to jak to tak będzie zarabiać, no to kokosów nie będzie z tego. Kokosów z tego nie będzie. Dobra. Panią krowę zapraszam do boksu. Co ty robisz?
panią. Nie, to jest byk. Tylko jedna krowa mi została. Tamtą musiałem sprzedać, bo by umarła i kaplica, no. Dobra. Trudno się mówi. Czy te butelki się wszystkie zrobiły? Nie, jeszcze nie. Dobra, te kapelusze to będzie na sprzedaż. Te większe widły. To ja sobie tu zostawię. A czy tamto się wymuciło wszystkie? Czy pewnie nie, pewnie brakło paliwa. Dziewięćset dopiero. Kurde, brakło paliwa, no. To dorzucimy na noc jeszcze. Niech się to tutaj. Co ty robisz? I nie wejdzie mi to. A weszło. Dobra. Czyli wszystko mamy już w maszynie na gotowe zrobione. Także jest ok. Nie udało się niestety wyłowić tego, co chciałem wyłowić. No szkoda. Może w następnym odcinku tutaj jeszcze zrobimy sobie. Mam jakiś filet z belugi. To będziemy musieli usmażyć. Mięso ugotować. No. W sumie tutaj możemy. Robić sobie szyneczkę gotowaną. pięć minut. No i to się spali, jak dołożę opał. Bo jest 55 minut. No już tak raz miałem, że się później zjerał. Co jest grane? Woda jest. Szyneczka się ugotuje za chwilę. Idziemy spać. Idziemy spać. Październik. A ja nie sprawdziłem, kurde, czy te jabłka się zrobiły w końcu, czy nie. Nie ma jabłek. No kurde, październik, jabłek, żeby nie było. Co, w listopadzie są jabłka? Listopadzie jabłka, chyba że coś się spierniczyło i nie będzie w tym roku jabłek.
Dobra, mamy szynę. A czemu ta 7 minut? Znowu żem coś chyba źle zrobił. Wszystkich fajerek nie ściągłem tam. Jedna fajerka została. Dobra. Okej, mamy 4-5 szynek mamy gotowanych. Mleko. Mleko to na masło można przerobić w sumie. Jeszcze masła. Ale jajek mam dużo, też trzeba trochę ugotować. Właśnie, możemy to zrobić jeszcze. Jajo na twardo. Póki ogień jest, to ugotujemy sobie. Kaziu miał co jeść. A resztę trzeba będzie popchnąć. Tą rybę usmażyć, tylko co tam szło do ryby? Teraz nie zobaczę. Do ryby. Gdzie to jest? Smażona ryba. Mięso z ryby, masło. No dobra. I tutaj... bigos. Groch z kapusty. Smażone mięso, smażony drób. Ponoć są jakieś, że są lepszej jakości, można zrobić na przykład. Tam było dobry, czyli wyśmienity. Ten groch z kapustą, czy tam jakieś mięso. Trzeba będzie to sprawdzić. Tylko ja wszystkie składniki prawie posprzedawałem. Ale ogarniemy jakoś to. Tu mam groch z kapustą, ale zwykły. Trzeba by na fajerkach pokombinować, tak jak na przykład na rosół się gotuje, po jednej ściągnąć i wtedy zobaczyć, czy to zadziała. No. A co jest potrzebne do tego? Do bigosu jest potrzebne grzyby, są i kapusta. Sól. Do grochu. Groch, kapusta. Co tu jeszcze było? Smażone mięso. To ciekawe, czy to smażone mięso też, czy nie. Dobra, no to popatrzymy sobie. Okej. Także... także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.